Siema wszystkim, z tej strony Cwaniak, gdzie kolejny odcinek to jest Swords and Sandals Medieval, w którym będziemy grać na kolejny turniej i kolejne wydarzenia, które wam będę pokazywał w trakcie naszego expienia. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, skracamy sobie naszą przygodę do po prostu samego turnieju i wydarzeń, więc powiedzmy, że ja się z wami teraz przywitałem, jednakże po kliknięciu karty zobaczymy się dopiero na jakimś wydarzeniu. Uwaga, nic nie trafiłem, więc na sam początek macie czystą kartę. I cóż, widzimy się na pierwszych wydarzeniach, bo na pewno to będzie coś, co jeszcze się pojawi przed turniejem. Jestem bogiem po prostu agility. Tak, ponownie. Ponownie nasze karty chcą nam dać agility. Nie wiem, czemu ta akurat statystyka jest tak szczęśliwa dla mnie, ale nie narzekam, bo zawsze plus 2 agility to lepsze niż minus 2 agility, więc... Bardzo dziękuję za takie karty. Wybłagałem to chyba, ponieważ powiedziałem dopiero co. Plus 2 agility, natomiast plus 2 stręża. No jestem szczęśliwy, ponieważ trafiam coś, co mi się na pewno przyda, czyli statystyki, które będą nam ułatwiały tylko całą rozgrywkę, będą sobie po prostu szybko wszystko przechodzić i nie będę musiał się martwić, że jakichś statystyk mi brakuje na dany level. Bang, bang, jeszcze raz, bang. Okej, okay, level up wbity, więc będzie quest, więc to mam, muszę po prostu pokazać, ponieważ tam może coś się wydarzyć ciekawego, na przykład jakiś item, który potem nie wiem, jakby miałbym wytłumaczyć. Po drugie mam jakiś nowy skill, sacrifice, czyli 1/3 mojego armoru za... Przecież. Aha, czyli tracę 1/3 armoru za to, żeby dostać 1/3 życia. Działa tylko jeżeli jestem obok twojego ziomka i mam przynajmniej... Znaczy twojego przeciwnika i mam przynajmniej 33% armoru. Całkiem spoko, szkoda tylko, że nie można być tego w drugą stronę, że 33% życia za armor, ponieważ wtedy mogą tego użyć i się wylecieć z resta, no ale już trudno. Nowa broń jest od 28 agility, więc zastanawiam się, co to do 28 właśnie. Czy ewentualnie zwiększę na przykład ilość życia w końcu, ale nie, polecę pod to agility. Miał troszeczkę więcej, będę jeszcze lepszą, jeszcze lepszą broń i quest time, który uwaga, na czym się zakończy. Go on a quest, zapłać i otwórz skrzynkę i odrzuć i pójdź swoją drogą. Mogę stracić życie. Znaczy mogę stracić statystyki, ale mogę stracić też tylko pieniądze, ewentualnie mogę stracić pieniądze i dostać jakąś statystykę. To jest naprawdę ciężka sytuacja. Powinienem go zignorować, ponieważ to jest naprawdę ktoś, kto idzie do mnie, jakiś gościu z niczym, tak? Który po prostu chce mnie oszukać. Ty możesz go zakapturzony, jakiś się rozglądać mnie, patrzy co i jak. Ale czym ja bym był, gdybym nie ryzykował, prawda? Naprawdę... Najgorsze to może być. Stracę strefa, trudno. Stracę witsa, trudno. Stracę życie, trudno. Agility nie chcę stracić, ponieważ chcę tą nową broń. Uwaga! The Wise Book. Jeżeli mam to dobrze rozumieć, będę miał książkę, którą mogę sobie założyć i właśnie zwiększyć naszego witsa, tak? Znaczy witsa. My Knight. Items. Increase your wits by 10% while worn. Czyli to jest, patrz, to jest 20%. 20%. Ale nigdy nie można zrobić Battle Lasta. Jakbym mógł sobie to i to dodać. Poczekam, jakby miał kolejnego slota, który będzie, zgaduję, od 25 level w tym stylu. I wtedy to założę. Jednakże na razie pójdziemy jeszcze spróbować ukraść nasz nowy mieczyk. Mam wystarczająco pieniędzy, jak chcę, żeby wydostać się z więzienia. Uwaga, no 113 tysięcy to jest tak sporo hajsu, tak więc ogólnie damage nam się zwiększy też o 7 plus 24, 31, tak? Dokładnie 31 damage to jest sporo, więc uwaga. Proszę, proszę, teraz za pierwszym razem. Let's go, moi drodzy, mamy nowy miecz za pierwszym razem. Teraz idę jeszcze do naszych bitew, żeby wbić nasz level, ponieważ potrzebujemy wbić 22, a mamy 21. Gdzieś tu jest, o, 21, więc 2200 expa i widzimy się z powrotem. Druga walka, 2 vitality, coś, czego nie miałem w ogóle, bo miałem 9 vitality chyba od jakichś 3 odcinków, coś w tym stylu mi się wydaje. Będziemy mieli go 11, będziemy mieli więcej życia w końcu i będę bardziej tankowaty. Widzimy się na turnieju, ciąg dalszy, tak? Tak więc nacieszyłem się moim vitality, niestety parę walk później trafiam na minus 1 vitality, więc... Wciąż jestem na plus 1, ale... no niestety nie pykło. Okej, wracamy do was, znaczy wracamy, no ja i Cwana Kola. Mianowicie jest kolejny buch, który znalazłem.
Miałem wbić na ten level 22 tysiące expa. Tak mi przynajmniej to pokazywało przed. Szansa na uniknięcie fireballów. Okej. I miałem 200 expa, czy mam jakieś 210, coś w tym stylu, po poprzedniej walce. Zdobyłem w następnej walce kartę, zostanie z tym 110 expa, czy jak tam, co tam daje. I skończyło się na tym, że nagle miałem wbić 2300 expa, czyli jakby zamiast dać mi expa, podbiło ten próg maksymalny expa. Więc oszukano mnie. Jednakże jesteśmy znowu przy wybieraniu statystyk. Broń na pewno na zwiększenie potrzebuje, ponieważ jeżeli zobaczycie jaki wale krytyk, to zrozumiecie, że to jest niepotrzebne. Dlatego zwiększam szansę na trafienie, żeby było nam jeszcze łatwiej. Mamy teraz kliknięte ready, mamy quest time, który mam nadzieję nic nie schrzanie. Proszę, quest time przed turniejem byłby naprawdę świetny. Lewa i prawa strona, nienawidzę tego. Lewica, prawica, lewica, prawica, lewica, prawica, prawica, lewica. Okej, okay. Szansa na uniknięcie fireworków wzrosła o 5. Niech będzie, niech będzie, jest to dla mnie na plus. Nic chyba nie kupię, ponieważ strefa nie zwiększyłem, więc armor nie będzie nowego. Agility mam najlepszy miecz, jaki możemy mieć, więc idziemy teraz się tylko wyspać i możemy uderzyć śmiało na właśnie nasz turniej. O mnie nie sprawdziłem, może odblokował się nowy slot. Co wy na to, co wy na to, gierko? Czy pozwolicie mi mieć nowy slot na... item? Naprawdę chciałbym wiedzieć, znaczy od ilu to jest. Bo jeszcze myślałem o tym, żeby to wstawić zamiast banneru, tak? Żeby mieć te, bo tu mamy immune to towns, ale te towns naprawdę czasami sporo potrafią zdziałać, więc nie chcę go usuwać. Bo może na przykład trafia na jakiegoś bossa, który będzie właśnie mistrzem towntów. Mamy tutaj naszego rycerzyka, one jest uzbrojony. Jednakże wierzę, że... Nie ma dla nas żadnego podejścia, żadnego, dosłownie żadnego podejścia nie ma dla naszej osoby. 7 przeciwników musimy pokonać, więc sporo tej walki będzie. Ale moi drodzy, ja jestem mną, cwana kola, to jednak jest swój ziomek oczywiście. Nie mam w ogóle żadnego podejścia do naszej osoby. Możemy sobie walczyć z każdym po kolei i dopiero boss może nam coś tam zdziałać. Zobaczcie, 302 krytyka do skoku, a z doskoku jest mniejszy krytyk. Dwa krytyki pod rząd, moi drodzy. Dwa krytyki pod rząd, po 302 damage'u, to jest 604 damage'a od razu w ciało. Umijając cały armor, czyli nawet jakby miał milion armoru, a miałby tylko 600 życia, to i tak by umarł, więc no moi drodzy, jest to dość mocna, jak się nazywa? Ogólnie mówiąc, to jest skip jousting. Aha, czyli po prostu nigdy nie dostanie żadnego damage'a, okej. Okay. Patrzcie, 302 damage'u znowu z krytyka, będę musiał znowu doskoczyć, 151, pyk krytyczek, 302. No moi drodzy, czy ja w ogóle mam tu jakąś szansę na przegraną już z tymi moimi wszystkimi statystykami? Na pewno jest jedna rzecz. Nie będę skipował ten jousting, bo on jest bezsensowny przy ilości moich krytyków. Jedna rzecz mnie trochę irytuje, bo do tej pory... Zabił się w sumie sam, bo użył kliwa, którego obroniłem. Do tej pory, w momencie kiedy używałem krytyków, w sensie powerów, biłem ich... Bez dodania w strefa, znaczy nie, w sumie nie rozdałem strefa, ale biję ich po 377. Tutaj nagle biję ich po 302 max. Patrzcie, jeżeli trafię krytka na doskoku, on jest martwy. Bóg po prostu tej gierki. No, nie ma podejścia do mnie. Powiem wam tak, w tej grze aktualnie, z moimi statystykami, z moim szczęściem i tak dalej, najtrudniejsze co istnieje, to jest właśnie fakt tego, że trzeba expić postacie pomiędzy turniejami. Bo ja, nie chcę znowu Ortiz. Nie chcę wejść aż tak przed szeregi, że tak powiem. Nie chcę aż tak bardzo kozaczyć, ale zgaduję, że jestem w stanie uderzyć na przynajmniej trzy turnieje pod rząd, czyli między jak jest tutaj wieża, tu jest wieża i tu jest wieża, te trzy wieże przejąć na tych samych statystykach. I nie miałbym żadnego problemu, ponieważ nie wierzę, że ktoś do tamtej pory wbiłby sobie przed jakieś, nie wiem, 900 czy 1000 nawet health'a, w sensie jako taka jak norma, nie że po prostu wyjątkowo jedna osoba, więc po prostu każdy by ginął tak czy tak na 2, maksymalnie 3 hity, bo powyżej 600 życia wiesz, że byłoby za 2-3 turnieje, więc... No ja nie wiem, z kim w ogóle walczę? Robert de Bruce. Bruce de Robert. Robert de Bruce, Bruce de Robert. Ostatni jego obrońca na naszej drodze. Twilight, Graveyard, wszystko fajnie. Pyk, 302 krytyczka. Pyk, 226 damage'u. Pyk, 302 krytyczka. Uuu, czyżbyś mnie uśpił? Kliwa użyłeś.
Byłem uśpiony. Użyłeś creepa i zadałeś sobie 516 damage'a. Nie wiem, czy to było mądre rozwiązanie, jednakże... Witaj, Robert de Bruce, Bruce de Robert. Czyli nasz przyjacielu z dość fajnym, fajnym armorkiem, fajnym hełmikiem z młotem. Czyli będziesz mi bił w armor, tak? Okej. Okay. Bądź gotowy. Bądź, mój drogi, gotowy. Twoje statystyki... Mój drogi! Co to ma być? 25 do 10 strength, 28 do 14 z agility, 30 do 20 wice i 10 vitality tylko masz. Ja tyle stuntuję specjalnie, tylko po to, żebyś podszedł do mnie. Pyk, 226. Ja mógł teraz pierdnąć, żebyś zginął. Więc spróbuję cię pokonać pierdem. 13 życia. Nie wyszło. Jeszcze raz. Umarłeś od pierda. Umarłeś, mój drogi Robercie, ty proszę od pierda. Jak się z tym czujesz? Ogólnie jeszcze chyba ciemniej się zrobiło w moim pokoju niż było do tej pory. Kolejny Gangnam Style, kolejny turniej pokonany, 60 gwiazdek skakuje na nasze konto. Level też chyba skakuje na nasze konto dokładnie, więc done. I zobaczymy, co nam to ten 23 level da. Mam nadzieję, że jakąś fajną, fajny skinek, coś, jakiś fajny stocik, coś. Nową arenę. Nową arenę. Lodową arenę. Nie cieszy mnie to w ogóle. Znajdę teraz 3 punkty statystyk do rozdania. Wydaje mi się, że nowe powinno być o 31 agility. Przypuszczam tak tylko. Więc nawet zaryzykuję. 31 agility rozdane. Powinno być spoko. I quest time. Quest time. Mam nadzieję, że na nim wyciągnę jakąś siłę. Co tutaj mam zrobić? Bo tu ma... Nawet się nie skupiłem, co jest napisane. Widzę tylko odpowiedź, ale przepani, pani jest gruba. Coś w tym stylu. Więc muszę przeczytać, o co tutaj chodzi. Trzeba przeczytać tu huffing, puffing and puffing. Aha, czyli ona podeszła do nas, powiedziała, że oni ją obejrzeli, że jest niby właśnie okrągła. Wiem, że to nie jest round, tylko jest rotound, ale chodzi o to, że jest duża okrągła w tym stylu. Więc albo mogę powiedzieć, że jest serio gruba, albo po prostu dostaną w pierdę, a ja dostanę jakieś tam, nie wiem, buziaczki od Karynki, więc... gruba osoba, co ona może mi zaoferować w ramach podziękowań? Jedzenie? Może jakiś... Może entourage będzie? To może być spoko, więc pomogę jej, pomogę jej. I co dostanę z tego powodu? Wywróciłem się na mojej pelerynie i wpadłem do bagna. Na cholerę ja pomagam grubym osobom, co? Co? Oj, co mi się dostaje za ten turniej, co? Co? Coś się zmieniło? Okej, mamy dwie nowe wieżyczki, więc nasz zamek już tutaj tak poważnie wygląda. Tak, wiecie, już taki sporawy jest. Mamy nawet swój las, więc to jest w ogóle pięknie. Mamy wszystko ogarnięte. Teraz tak, a czy mam nowy miecz? Czy mam nowy miecz, czy ja potrzebuję troszeczkę więcej tego vitality? 32. Czyli jeszcze jeden punkt będę musiał zdobyć. Spokojnie, wszystko zrobimy. W każdym razie to było na tyle na razie, jeżeli chodzi o Swords and Sandals Medieval. Zrobiliśmy turniej, zrobiliśmy troszeczkę sobie statystyki na plus. Pokazałem wam naszą siłę, jaką mamy teraz i troszeczkę zachowałem się jak pewny siebie, jak gbur, który jest w stanie pokonać wszystko na całym świecie. Kolejny turniej będzie pewnie od 24 levelu, coś w tym... Czemu ja to wszedłem? 24 czy tam 25? Dwa levele, w sensie, tak? Uwaga, 25 levelu, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Nie będę wam już zaczynał przed biciem levelu, tylko dopiero po wbiciu levelu, więc... Dzisiaj będę wam po prostu powiem, co się stało w tym wbijaniu levelu. Więc ja się nazywam Jago, jeżeli wam się gierka podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie ten magiczny przycisk subskrybuj. Jeszcze raz powtarzam, byłoby fajnie wbić 30 tysięcy subów przed końcem roku, jak nie więcej oczywiście. Jeżeli macie jakieś propozycje gierki, w które chcielibyście coś w przyszłości, zostawcie je w komentarzach. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, to wam gratuluję i minuta, albo raczej inaczej, dokładny czas w komentarzu. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Siemanko, peace. Yo!